25 lutego w koszalińskiej katedrze biskup Edward Dajczak uroczyście otworzył drugi synod diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To ważny czas dla naszego lokalnego kościoła. Będziemy z księżmi biskupami pomocniczymi wręczać dekrety ludziom, którzy w komisjach podejmą trud organizacji, zbierania wszystkich opinii, opracowywania i rozeznawania dróg, które wskaże nam Pan. To, co Duch Święty powie tej cząstce Kościoła, którą jest nasza kochana diecezja, będzie decydujące. Róbmy wszystko od teraz, od tej chwili, od tej modlitwy. Synod przede wszystkim jest spotkaniem wiernych, którzy mają się modlić. Ani będą rozmawiać, to mają w tej wspólnocie reprezentującej całą diecezję, mają otworzyć się na głos Ducha Świętego. Nie da się tego inaczej zrobić jak przez modlitwę. Potem dopiero przychodzą spotkania w grupach, kiedy w komisjach, które zostały już wcześniej ustalone, gdzie będziemy pochylać się i przyglądać się różnym sferom, różnym wymiarom życia diecezjalnego, życia w parafiach i w całej diecezji, żeby słuchając właśnie Ducha Świętego przez modlitwę i wspólną rozmowę, przez rozważanie sytuacji, w której Kościół diecezjalny się znajduje, tej społecznej, kulturowej, również w jakimś sensie politycznej, ale przede wszystkim tej teologicznej, w tym również liturgicznej, odczytywać znaki czasu, które pomogą nam zrozumieć, kim jest dzisiaj Kościół, kim są dzisiaj chrześcijanie katolicy w tym Kościele, jakie czekają nas zadania, jakie dary Ducha Świętego są dzisiaj obecne, które powinniśmy, na które powinniśmy się otworzyć. Myślę, że w wielu sytuacjach brakuje nam takiej refleksji, takiego modlitewnego spotkania, a jednocześnie takiego wysiłku również intelektualnego. Dzisiaj wielki dzień, uroczyste otwarcie synodu, czyli takiego bardzo niezwykłego czasu dla naszej diecezji. Nie wiadomo, ile dokładnie synod potrwa, ale pewnie 2 albo nawet i 3 lata. Chcemy przypatrzeć się temu, jak bije serce naszego kościoła tutaj lokalnego. Wiadomo, że Ewangelia ciągle jest ta sama, ona się nie zmienia od 2000 lat, ale czasy się zmieniają. Są inni ludzie, mają inne problemy, inaczej postrzegają świat i my ciągle musimy patrzeć na to, jak w nowy sposób tę samą Ewangelię głosić. Nad kondycją wiary koszalińsko-kołobrzeskiego kościoła będą pracowały powołane komisje synodalne. Ich członkowie odebrali od biskupa Edwarda Dajczaka dekrety nominacyjne. Nawet jest na przykład komisja medialna, która będzie się zajmowała też tymi sprawami komunikacji, bo ona też jest ważna, w której są na przykład dziennikarze również. No i te komisje zaczną się zbierać według takiego ustalonego harmonogramu. Będą różne tematy właśnie omawiać i później gdzieś mniej więcej za kilka miesięcy, może za rok, rozpoczną się takie posiedzenia plenarne synodu, czyli takie duże zgromadzenia, na których będą już pewne sprawy, że tak powiem, zatwierdzane. Chociaż uwaga, na synod nie należy patrzeć jako na przejaw parlamentaryzmu, bo w Kościele nie ma demokracji w takim rozumieniu, w jakim mamy to w państwie. Za wszystko odpowiada biskup i synod jest zawsze takim ciałem doradczym dla biskupa. Więc to nie jest tak, że można coś przygłosować, na przykład, no nie wiem, że od dzisiaj obowiązuje jakaś inna zasada. No to nie jest tak w Kościele. W Kościele inaczej do tego podchodzimy. A na końcu, kiedy już te wszystkie spotkania się odbędą, biskup, statuty powstaną synodalne, biskup zatwierdzi to, co uzna za słuszne. Jest bardzo dużo różnych aspektów tego synodu, które myślę, że zaowocują po kilku latach, bo to chyba nie będzie trwało tylko rok.
zaowocują takimi ustaleniami, które dadzą nam taki mocny fundament tego, co będziemy robić w przyszłości. Chcemy przejrzeć różne, że tak powiem, działki, w których porusza się Kościół i zobaczyć, co można robić lepiej. Szczerze sobie zadać pytanie, czy może coś robimy źle. Bo przecież jest wiele problemów na terenie naszej diecezji, nad którymi musimy się pochylić. Na przykład przodujemy w Polsce, jeśli chodzi o liczbę rozwodów, czyli mamy bardzo dużo rozbitych rodzin. Jest u nas dosyć dużo takiej biedy też i materialnej. Też są problemy, jeśli chodzi o, na przykład mamy, to trzeba szczerze przyznać, mniej powołań kapłańskich niż w innych częściach Polski. Na te wszystkie pytania musimy sobie odpowiedzieć, ale za to na przykład dosyć dobrze u nas działa duszpasterstwo młodzieży. Mamy biskupa, który jest otwarty bardzo na te sprawy, więc synod to jest takie przypatrywanie się bardzo szczere i szczegółowe i odpowiadanie na pytania, co robimy dobrze, co robimy źle, jak robić lepiej, czyli jak tę samą Ewangelię głosić w XXI wieku tutaj na naszym terenie. Podczas kazania biskup Edward Dajczak zaznaczył, że rozpoczynając synod, trzeba pilnie patrzeć na uczniów Jezusa. Żadnych narad, żadnych postanowień, żadnych decyzji. Najpierw czekają. Skąd to w nich? Ano tak powiedział Pan. Tak zdecydował Jezus. Przyjdzie Duch Święty, On was nauczy, On wam powie. Czekajcie. To wielka lekcja Kościoła na wszystkie czasy. Po co synod? W samym Kościele rodzi się pogaństwo. Brakuje jednoznacznego opowiedzenia się za Jezusem. Pogaństwo wewnątrz, które się wyraża sakramentami bez wiary. Absurd jeden z największych. Znamy to, siostry i bracia, my jesteśmy w Kościele, gdzie jego ogromna część, większość ochrzczonych, wydaje się spoganiała. Nie ma ich na niedzielnej Eucharystii. Przychodzą po sakramenty, czasem tworzy to trudne chwile, ale nie mówią o wierze, o chrzcie, o komunii, ale nie o wierze. Bez wiary to wszystko jest martwe. I Ojciec Święty Benedykt powiedział, będzie musiał Kościół przejść niezwykłą drogę oczyszczenia. Będzie musiał się pogodzić z tym, że ta część będzie poza. Ale to nie jest proste. Podział na chodzących i niechodzących do Kościoła jest prawdziwy i nieprawdziwy, zaznaczył biskup. Ludzie poszukują Boga, ale poszukują też odpowiedzi na pytanie, jak wierzyć. Ale Jezus umarł za tych, którzy jutro nie będą. Umarł za nich. Nie biskup, nie prezbiter, nie świecki ktoś, nie ktoś z życia konsekrowanego. Jezus umarł. On umarł. Jak pomóc teraz wierzyć tym, co nie wierzą? Którzy zletnieli,
stali się uśrednieni, stali się ludźmi od uroczystości, sakramentów albo pogrzebów. Na pewno jest potrzebny Kościół, siostry i bracia. Na pewno. Mocny. Na pewno jest potrzebny Kościół, który będzie jak rdzeń, jak jądro, do którego będą mogli przychodzić ci, co się słaniają. I powiedzą, pomóżcie nam wierzyć, bo nie potrafimy. Kościół zawsze i teraz w naszej diecezji się zaczyna, potrzebuje czasu odnowy, a do tego potrzebuje sług. Kto to ma zrobić, jak nie my? My, których Pan dotknął, siostry i bracia, to jest przywilej, to jest szczęście. Nie mam piękniejszej chwili, żeby to powiedzieć, zwrotu, chodzi o zwrot, jak odpowiedź w miasteczku na ziemi lubuskiej, stary, 90-paroletni ojciec kapucyn po bierzmowaniu, gdzie młodzież pięknie otworzyła się na doświadczenie ducha, kiedy siedzieliśmy razem przy stole z księżmi, animatorami, rozmawialiśmy, on nagle tak pełen refleksji powiedział: patrzcie, jakie mamy szczęście. Mamy wiarę. Kiedy biskup ma to powiedzieć, jak nie dzisiaj? Do was, do diecezji, do tej części, która jest Kościołem, tak jak chce Jezus, słaniającym się, grzesznym, ale wracającym do Jezusa i przebaczeniem, miłosierdziem na nowo ożywiających. Mamy wiarę. Mamy szczęście. Dzielmy się tym. Dzielmy się wiarą. Synod będzie wtedy synodem. Właśnie wtedy. I potrzebni są ludzie, których wierność, tak napisał Congar, wielki teolog, wykraczałaby poza konformizm, zgodę w stosunku do tego, co całkowite teraz gotowe i zastane. Synod potrwa co najmniej 3 lata. Środą Popielcową w Kościele Katolickim rozpoczął się Wielki Post. Podczas mszy świętej na znak pokuty księża posypywali głowy wiernych popiołem. Czterdziestodniowy Wielki Post ma pomóc przygotować się do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kierując się tutaj słowem Jezusa, no to takie 3 zachowania. Modlitwa, post, jałmużna. W tych 3 wymiarach uważam, że one są społecznie potrzebne, ale i dla każdego z nas, żebyśmy się czuli w harmonii z Bogiem, z ludźmi, no konieczne. Będę chciała po katolicku. Będę może częściej chodzić do kościoła, na drogę krzyżową. No i przemyślać swoje życie też. Mam swoje postanowienia takie, które każdego roku zawsze jakieś, no są rzeczy, które się, że po prostu odpuszczam sobie. No i duchowo. Na modlitwie na pewno. Będę uczestniczyć w drogach krzyżowych, piątkowych. Tak już sobie postanowiłam. A szczególne są powody, żeby modlić się za dzieci. Wielki Post zakończy się 13 kwietnia w Wielki Czwartek. Rozpocznie on święte Triduum Paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.